Także, tak jak powiedziałem, sobie zrobię pierwszą prezentację tego parowozu bardziej się na 8. Jaki to jest numer ma? Nie widzę, jaki ma tutaj numer. Muszę potem sobie zobaczyć. ...80-0006 chyba. Zaraz zobaczę. Dam sobie na chwilę na pauzę. Chyba 80-014, ale wam powiem, że już widziałem, że te parowozy właśnie były jako BR80, BR98. Nawet przeróbka w polskim malowaniu na TKB. Ja mam takiego nawet w TP4 jako konwersję. Ale będę go przemalował i zrobię sobie go z godem polskim. Także jak będzie skończony, to pokażę. To jest akurat parowozik od Cezarego BR98 80014. Mam taki parowóz, już mam, dlatego ten będzie przemalowany. Tutaj mam taki właśnie parowozik BR98. To mój jest BR98 001, jak się nie mylę. Tak, 001. Tu jest taki niebieski na TKB10 przerobiony. Tutaj mamy Sławko, to jest pera na TP4 z orzełkiem. Na TP4 z orzełkiem. I tutaj mam też oryginalny, też czarny, i tu widzimy, ma BR98. Tam nawet jest biały napis BR98. Także mam trochę tych parowozików, dlatego ten też będzie przemalowany. Także tu jeszcze raz pokażę. Ten jest taki niebieski na TKP10 robiony. Tu jest TP4. No i tu jest żółty BR98 001. A to jest BR98 80014. Oczywiście tam będzie wyczyszczony. Ja go tylko wyczyściłem, żeby pojechał, bo był cały owinięty dywanem, włosami, zębatki były. Także zębatki były całe nawinięte, także ktoś musiał się na dywanie nim bawić. Był, na pewno był z podłogówki, był cały, tak jak mówię, owinięty włosami, dywankiem. Ja to wszystko wyciągałem, poszarpałem, aby tylko się przejechać. A teraz to będzie wszystko, i to są też kolebki od Cezarego i taki wagon. Także to do tych mam sentyment, bo to były takie moje pierwsze wagony w latach 80. kupione. Żółte miałem w zestawie startowym. Tu widzimy takie pomarańczowe, takie jaśniejsze pomarańczowe, taki ciemny pomarańcz. No i parowozik jest na chodzie, ale druga część prezentacji będzie już oficjalna w nowym malowaniu. Zaraz sobie czyszczę go i będziemy malować. No to pierwsza lokomotywa z ogonami od Cezarego zaprezentowana. Dobra, na razie.